Karnawałowy weekend z podróżnikami w Goleszowie rozpoczął się wczoraj, 11 stycznia, a zakończy w niedzielę, 13 stycznia. To nowa propozycja etnochaty. Nasza etnochata kojarzy się z podróżami, z wizytą ciekawych ludzi, zwiedzających świat, kochających odmienne kultury, więc stąd też pomysł na zorganizowanie takiego eventu. Dotychczas organizowaliśmy festiwale etnokamery, ale w tym roku postanowiliśmy w karnawale zrobić właśnie karnawałowy weekend z podróżnikami. To 3 dni naszpikowane różnego rodzaju koncertami, spotkaniami, warsztatami, wystawami. Jest jeden dzień poświęcony naszej kulturze, jest między nami nomadami, a przez to, że mamy też i Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej, więc też współpracujemy z nomadami z Sahary, ale mamy też i naszych nomadów, którzy przyszli do nas dawno, dawno temu, Wołochów, więc no ta kultura musi się jakoś tutaj przenikać między sobą. Jest Ania Łęczyńska, Józek Michałek i piękny album Bacowie i Wałasi, Maciej i Kasia Szymonowicz promujący też album o tematyce gajdoszów, Fundacja Braci Golec, muzycy będą grać i promując też swoją nową płytę Podopiecznych Kolędy i Pastorałki oraz koncert naszych muzyków Sahary, Mustafy Elbowdaniego, który razem z Góralami też gra i robią taką świetną fuzję właśnie. Będzie druga edycja tego wydarzenia? Zobaczymy, ale myślę, że tak, bo to nie wszystko, nie tylko pokazy i zdjęcia, ale tej imprezie w tym roku towarzyszy również bal, właśnie dosłownie bal, na który przyjeżdża kapela z Serbii, jest to kapela polsko-serbska, Balkan Spirit Project oraz DJ, który będzie też umilał ten nam czas, także będziemy się bawić do białego rana. I spotkaniom też towarzyszą warsztaty dla dzieci. Gościem weekendu z podróżnikami w roli głównej jest Jakub Porada, podróżnik, prezenter telewizyjny. Bardzo chętnie opowiada o świecie, jak zwiedzać tanio ten świat przede wszystkim. Lubimy, jak on tutaj przyjeżdża, pomaga nam w organizacji właśnie takich różnych eventów. Ciekawie opowiada, ludzie chętnie przychodzą na jego spotkania. W wydarzeniu towarzyszą wystawy fotografii Seno Saharze oraz z fotowyprawy Sahara 2018. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.